Witam. Dzisiaj będziemy naprawiali wykrywacz Fisher F22. Tak to wygląda. Tak. Tutaj tak. No i tu mamy wejście na baterię. No i cała filozofia. Tu nie wiem, czy go od sztycy nie odkręcę. Chyba go odkręcimy, te dwie śruby, ale dobra, to zaraz. Tak, będzie trzeba i te cztery śrubki. Ale odkręcę go chyba, żeby było prościej. Wywijać tutaj z tą sztycą, to mi się nie chce. Zresztą zobaczcie, jak ona jest ubrudna. Pokazał wam cewkę, to byście się popłakali. Ja, zobaczcie, śruba, śruby w piach. Boże, śrubokręt. Nie no, masakra. Mówiłem już klientowi, że strasznie on mówi, że kilka osób to po prostu używało. I to tak jest, zobaczcie, taki. No ale takich cewek to mi lepiej nie wysyłajcie, no bo przecież no masakra, no zobaczcie. Co za taki komentarz, no ale... Kamerę zahaczyłem, ktoś za niego, chciałem powiedzieć, że po prostu nie miał dostępu, ktoś za niego wysyłał ten wykrywacz i nie spojrzał, jak wygląda. No ale bywa. Dobra, rozkręcamy te cztery śrubki i zobaczymy, co się dzieje. Sprzęt się nie włącza. Co tam jeszcze? Jak się włączy czasami, tutaj wyjmiemy baterię. O ja pierdzielę. Dobra, wyjmiemy. Jak się włączy czasami właśnie, ale on się nie włączy chyba raczej z przycisku. Przy wyciąganiu baterii czasami się potrafi włączyć. Sorry. I to napięcie mogę szybko zobaczyć, ale nic to nie da, bo dlatego, że było to sprawdzane, napięcie jest 3 V prawie, także powinno to odpalać. Tu są energizery. Energizery. No dobra, je włożę. To nic nie da, ale się nie włącza, zobaczcie. Czyli podejrzewam, że ktoś mu zalał ten wykrywacz w środku jakąś, nie wiem, cieczą, deszczem, wodą jakąś, no. Ta tasiemka, jak on się włączy, to funkcjonuje niby coś tam, ale tylko pinpointer się daje włączyć. Reszta tak, nie można go wyłączyć, nic nie można. Trzeba wyjąć baterię, nic tu w klawiszy nie działa. Podejrzewam, że ta cała taśma od panela jest po prostu uszkodzona, skorodowana jakaś przez wodę czy coś. Tak to jest, jak się daje kilku osobom naraz. Ale tak samo z rowerem, czy tam z czymkolwiek, czy z samochodem. To ludzie nie oszczędzają swojego, tak? W dupie mają. Nie dbają po prostu i tyle. Podejrzewam, że ktoś to w deszczu używał, widać po tym nawet nie umył klientowi. A powinien chociaż umyć. Zobaczcie, uważać trzeba przy rozbieraniu. To jest ta siemka, o której mówiłem. O, zobaczcie, tu jakieś takie pobrudzone coś. Tutaj widać jakieś ślady też. Takie, no tu jakaś elektrokorozja będzie. Ja zaraz sobie przyłożę okulary, już tu widzę jakieś takie brudy, brudy. Tu jest, mówię, wpinka. Na tasiemkę nie wygląda raczej, żeby ktoś to rozbierał. I całe szczęście. Zobaczymy, co tu się wydarzyło. Tak sprzęcior wygląda, ja go jeszcze w ogóle zaraz, chociaż nie wiem, mógłbym go trochę tutaj, musiałbym odkręcać. Nie, nie będę go wytargiwał, chociaż muszę go całego wytargać. Dobra, wytargamy go. Tutaj muszę tą zapinkę zdjąć i go wytargać. Chodź tu. Od tamtej strony nam by gniazdko wcisnął. Tak, i tu jest taka zapinka. Ja już ją zdjąłem. I to powinno nam tu wyskoczyć. Zobaczcie, szczelka wychodzi razem z tym. Ej, co tam trzyma jeszcze? Gniazdko, sorry, ta gumka, nie wyjąłem tej gumki, widzicie, zapomniałem. Tą gumkę trzeba wyjąć z gniazdka. Jak wyciągniecie, to wtedy przestaje go trzymać. Muszę uważać, żeby tej taśmy nie urwać. Bo chcę wam pokazać, jak to w środku wygląda. Dobra, tak mniej więcej. Nie będę puszczał. Zobaczcie. Tak to wygląda. Z jednej strony muszę uważać na taśmę, tak jak powiedziałem, patrzcie, tak. Jak ktoś tam coś będzie potrzebował, żeby było widać. Elementy ewentualnie jakieś czy coś. Dobra, mamy jedną stronę. Głośniczka. Tam z tej strony wiele nie widać, ale tutaj, mówię, no, przyjrzyjcie się, są pokorodowane takie trochę te elementy. Tu może być główny powód z tym w gniazdku. To by było fajnie, jakby woda tam nie doszła do panela. Dobra, ja sobie założę bryle. Kurde, to szkło duże używam często. No dobra. Wzrok mi się od tego. Moja pinceta. Obojętnie, ale tą malutką weźmiemy. No i jedziemy z sofami. Cholera wie, czy to jest, co to jest, to jest pośniedziałe? Czy
jest zalane, czy co to jest, nie wiem nawet. Dobra, ja na razie sobie tą naklejkę tutaj odłożę. Przykleimy sobie ją do tego, żeby się nie zgubiła. Wyciągniemy. Zła wiadomość, zobaczcie, nie jest wcale to skorodowane. Tutaj. Także wygląda to idealnie, można powiedzieć. To nie jest dobra wiadomość, bo to nie jest jakby spowodowane prawdopodobnie tutaj tym, tylko coś się uwaliło na płycie. Podwiązane te kabelki. Nie, dobra, możemy je trochę przedłużyć. Uszczelkę zostawiamy. Nie odłączam tego. Co? Podłączymy się napięciem. Bezpośrednio pod te styki. Może się jakoś załączę. Mógłbym też się podłączyć tu z bateryjki na wydrę. Tak na sztukę. Tylko teraz tak, żeby się nie zamotać. Nie zamienić po samym znaczy. Tak, tak wkładamy. Więc nie ma pomyłki. Na szybkiego. Za którymś razem. O, zobaczcie, widzicie? Teraz odpalił. Tak jak mówiłem. Za którymś razem. Czyli albo jest płyta wygięta. Za każdym razem będzie nam odpalał. Jak będziemy teraz. No, już teraz nie chcę. Przy samym przy. No, już nie odpala. Już mu się skończyło. Ale podejrzewam, że jakbym go tutaj zresetował na blaszkach od baterii, to znowu będziemy mieli to samo. Odpali. Czekajcie, żebym się nie pomylił. Plus, minus. Bo tu inaczej się nie położy. No, widzicie? Jakąś bombę ma z elektroniką, bo przy... O, włączył się nawet już. Czyli mówię, on się włączy, ale ani panel nie działa, ani... O, zobaczcie, już teraz, już koniec. Już baterie nie funkcjonują. Znowu go zresetuję na chwilę. Stary patent i pewnie będzie to samo, jak powiedziałem, nam się sprzęciowy załączy. Tak, dokładnie jest. Chwila. Prawdy, jak się ma w prawe, to już się wie. Dobra. No to teraz mógłbym sprawdzić jeszcze tą tasiemkę. Ale to, co to daje, jak ja to wiem? No dobra, zobaczymy. Z wami razem zobaczymy. Ja nie pamiętam, ale chyba tam pinpointer tylko działał. Tak ja go wziąłem do testu, żeby w ogóle go sprawdzić, czy on się włączy. Klient twierdził, że po prostu nie chce się wyłączyć nieraz. Zobaczcie, nie włącza się, ale my go oszukamy, jak zwykle. Raz już mógłbym pstryknąć i powinno działać. Tylko ciężko mi będzie, zaraz się podłączę pod zasilacz. Dobra, włącza tam się, widzicie? Podstawcie. I teraz tak, zobaczymy. Ej, no i od razu się włączy. Już się nie włączy. Chodź to. Powinienem już się pod zasilacz podłączyć. Dobra. Teraz chcę szybko z wami tak pyk. Dobra. Rozładowałem go. Już nie. Ej. No, nie rozładował się. Jeszcze raz. Teraz. Nie pomylić, nie pomylić plusa z minusem. O, włącza się. Czekajcie, może chwilę mi się tego nie rozłączy. To mi się uda. O, zobaczcie, tu nic nie chodzi. W menu. O, pinpointer się wcisnął. I pinpointer go nam wyłącza. Może. Taki spacie gdzieś jest, ja pierdzielę. Masakrator, taki sprzęcie. Serio. Herbatę mi się chce pić. Mam zrobioną już, ale czekajcie, ja sobie go podłączę pod zasilacz w ogóle. Tam mamy 3 V, tak? 2 razy 1, trójeczkę zrobimy. 3, tak? 3. Tu mam taki dobry, mówię, zasilacz serwisowy, laboratoryjny. O kurde, ale miałem ustawione 5 A. Nie, tak to nie. Zawsze sprawdzam, bo to człowiek jest omylny. Plus, minus. To sobie przełożymy, żeby nas nie karało ten kabelek za długi, żeby nie był i żeby nie ciągnął nam po prostu tych przewodów. Teraz tak, pod tym blach, gdzie mieliśmy plus minus. Szybko sobie sprawdzimy. Patrz, przyglądać. Mam włączony miernik, to co tam, który był plus minus. Lewa, prawa, plus mamy po lewej. Ale nie tak. Dobrze? Nie tak, dobrze. To idzie tak, tak, plus mamy po lewej, to niby widać jest, ale dobra, już nie gadam, plus mamy po lewej, czyli włączamy się na minus, to też tak gównianie, bo nam może to przelutować, to będzie spadać, już widzę, to gówniana robota będzie. Do góry to dać, ten minus, nie wiem co już, tak damy na razie. Ej, te kabelki, nie po to was zrobiłem, żebyście spaliły mi tu coś. Zrobione jest po to, żeby mi pomagało, a nie karało. Dobra, o tak, w tą stronę zrobimy na razie.
Drugi też bym siadać do góry. Ja pierdziel. Tutaj przy procesorze może coś się dziać. To takie dziwne usterka. Włączy się nam pewnie teraz. Nie włączyłeś się? Wolałbym tam klemami resetować go. Chodź. Albo nie. Tak czy tak, bo już sam nie wiem. Włączone jest wszystko. Ej, co tu się porobiło? 3 V ma być 3, a nie 3,2. Równo 3, dobrze. Na różnicy aż takie, ale. A spróbujemy go z klawisza. Dupa, Jasiu. Pyk, nie ma. No więc. Dobra, jeszcze raz go zresetuję. A, bo my nie zrobiliśmy resetu po tym wcześniejszym, po tej baterii. Teraz pewnie z zasilania odpali dopiero. Tylko, że muszę za jednym strzałem złapać. No, nie odpalił. Ale. Zabawa, co przednia, nie? Odpalania. Już sam nie wiem, teraz tak. Tak mamy. I tu wkładamy, tak? Chociaż. Bez przesady, przecież nie. Mógłbym sprawdzić na tym, zaraz jest masa, ale. Jeszcze raz plus, minus. Już dobrze robię chyba, tak? No właśnie, tu jest plus po tej stronie. Tak jak zrobiłem, plus, minus, no. Ale nie chcę z tego, zobaczcie, nie chcę z zasilacza pociągnąć. A tam nam się chociaż jakiś. No, na jakiś czas włączyło coś. Ostatni raz go resetuję, jak nie tego, to nie będę się bawił, będę szukał. Może większy amperaż troszeczkę, ale jest dobrze. Patrzcie, nie włącza się, tak? Coś z prockiem, jakieś zakłócenie podejrzewam gdzieś. Bo to jeszcze go teraz pociągniemy z tej baterii, osobno wyjmiemy. Czyli tak. Plus mamy z tamtej strony, włączymy się nawet już. Dobra, nie wiem, włączę. Ciekawe, czy. Ale tu złapało i ja pierdzielę, zniszczyło mi moją końcówkę. No, znowu zwykle z tym, ale niepotrzebnie. No, widzicie, taka głupia sprawa z baterii, teraz się nie włącza, tak? Nie? No, zobaczmy. No, takie podstawy, no, chcę zobaczyć, czy to jest jakieś zakłócenie. Ale się bawić w elektronikę typowo już, nie? No, z baterii też. Nie, on się już tu naładował, coś mu odbiło. No, to jest taka. Już nie włącza. Trafiłem na moment po prostu, gdzie on już się w ogóle nie włączy. Będzie trzeba odczekać. Najśmieszniejsze, że ja, bateria była, bo on wczoraj przyszedł. Tak naprawdę. To on się sam wyłączył się i się sam włączył. Po jakimś czasie długim. Dobra. Nie bawię się już. Dobra, będzie trzeba szukać. Sorry, bo jeszcze dałem plamę, ale przecież z klawisza on nie wchodzi w ogóle. Posprawdzamy te klawisze po kolei wszystko. Czekajcie, jeszcze raz spróbuję, tak, żeby nie było. Dupa! Nie włącza się. Prawda. Zakończył karierę. Dobra, nie mam tu się głowić. Ja sobie muszę go potestować. Tutaj spróbujemy. Spróbujemy teraz jeszcze, sorry, jedna rzecz. Spróbujemy go włączyć bez panela, bo może być tak, że rzeczywiście nam pod panel gdzieś coś weszło i zakłóca. Teraz tak, żeby nie pomylić znowu. O, dali nawet ten przeciwwilgoci wkładkę, ale co z tego? O, zobaczcie, panel zakłóca jakby. Teraz, ale już teraz nie, znowu. Po resecie. Teraz zasilania też nie było, sekunda. No, trzeba takie rzeczy sprawdzić, bo ja muszę parę rzeczy pomijać. Jak nie zrobię tego, to nie będę wiedział. Znaczy, nie będę wiedział. Ciężko. Nie lubię, jak mi coś ciekawi. Dobra, z tą stronę łapię już bez różnicy. Tu dotknę. Tylko ma zaskoczyć. Czekajcie, tak. I tu dotknę. I zaskoczy pewnie, widzicie? Panel robi jakąś różnicę po prostu. Robi jakieś zwarcie czy coś. Zaraz to wyeliminuję. Płytkę będę musiał wyczyścić, tak? To dziwnie wygląda. To jest jakiś osad taki. Nie wiem, co to jest w ogóle. To nie jest. Nie wiem.
To jest od wilgoci, tak niekoniecznie. Jakiś taki... Po fabryce chyba ocet. Tutaj też tak nie wiem, co mam powiedzieć. Ja to wyczyszczę oczywiście, ale to nie jest główna przyczyna widzenia. Ja pierdzielę, nie mówcie, że tam pod ten woda weszła jakaś, coś się stało tu w tym panelu, jakieś zwarcie, albo przebicie ma sam panel. Mhm. Teraz jeszcze zrobimy inaczej. Włączę się plusem i minusem. Kablami musimy się odwrócować, bo to jest sranie. Nie, ja się wrócuję kablami, bo to nie będzie robota z tymi zaślepkami. Wrócuję kable, bo mam takie swoje kabelki cieniutkie, one wystarczają, żeby dobrze. Tu mam piny ładnie. Srał będę. Na chwilę włączymy ten. Na krótko go spróbuję włączyć. Zobaczymy, czy to w ogóle funkcjonuje bez samego panela. Bo nie chcę rozwalać tej naklejki na razie, póki nie mam 100% pewności, nie? Mógłbym na pinach coś posprawdzać, ale no nie ma schematu do tych pinów, a ja też tam nie wykorzystywałem schematu specjalnie do F2, tak? Filip teraz patrzył. Dopóki nie rozwalimy tej naklejki, nie będziemy za bardzo widzieli, który klawisz z której strony tam wychodzi, nie? Także najszybciej będzie po prostu pokombinować tutaj. No i co? No co jest z tobą? Ja pierdzielę. Za mało, no. Duża powierzchnia od blaszki. Ale 480 nie odmówi. Mamy 480, dobra już. Serio? Jeśli bym wybrał głupszego grotu po to, żeby głupi, dobra, jest głupią cynę przylutować. Tu mieliśmy, żeby to nie zamotać się, tu mieliśmy ten minus, tak? O, widzicie, bym przylutował. Nie, dobrze, minus lutuję. Tu sobie puszczę. Dobrze mówię. Tu puszczę. Dobra, tu puszczę środki. Jedno jest. I teraz w drugą stronę. Już łatwiej to będzie, bo to jest większa powierzchnia, mogę dojść do szewa. Także tutaj ten puścimy sobie w tą stronę, plus. I pewnie się włączyło już. Nie, nie włączył się. No i dobra, bo nie był zresetowany. Ale ja go zaraz zresetuję. To muszę wyłączyć maszynę pierw. Chodź tu, gdzie ty jesteś. Tam do tych zaślepo robię. Sadnik. Reset. Dobra. No i tak, jak mówiłem, włączył się. Teraz tak, tu mamy panel klawiszy. Czy te wyjścia mamy gdzieś tam? Tak, mamy je tutaj dokładnie na tym też, ale ja się będę bawił tutaj. Tutaj mamy połączenie. Jakbym miał schemat 1, 2, 3, 5, to są oznaczone jakieś tam do 10, to bym tam może bardziej mógł coś. Ale zobaczcie, on bez panela, panel podejrzewam ewidentnie, ale bez panela nam się nie wyłączył. Teraz tak, trzeba kombinować. Tutaj nic się nie stanie, jak będę dotykał. Po prostu zobaczymy, czy on nam przerzuca to. Przerzuca nam coś, widzicie? Czyli informacje jakieś tam. Czekajcie, jakby coś dotknąłem. Widzicie, przechodzi, tak? Ale wyłączył się. Mogłem coś dotknąć, dobra. Włączył. Jeszcze raz. I dodawać już coin, już przechodzi coś tam. Tak, zobaczcie. Ale wyłącza się nadal. No tak nie powinno być. Gdzież włącznik masz po bokach? Po bokach mam, tak myślałem. Prawa, lewa. Czyli go tak zbieram, włącznik i teraz go wyłączymy jeszcze. Zobaczmy, czy to funkcjonuje. Włączy się. Coś nie do końca jeszcze. Dobra, wyłączył się, zrobię, za szybko to robię. Włączę go. Chodź tu. Włączy się, tak. Ta benceta może być przyludzona tutaj. Teraz spróbujemy go włączyć. Ej. Coś jest nie tak.
Dobra, on się wyłącza, tu coś się dzieje, tu jest coś nie tak. Ja sobie go biorę. Czyścimy tą płytę, bo tutaj tak nie może być jak jest. Ja odbudowuję, robimy pauzę. Pierw ją wyczyścimy dobrze i będziemy się dalej głowić. O, tutaj taka rozkmina. Nie mam pewności, ten głośniczek też na kamerze będę miał. Czerwony plus. Dobra, czerwone są w dołu. Wylutuję na razie ten głośniczek, bo muszę do wanny go włożyć. Ten sprzęt. Chodź tu, pyk. Dobra, zabieram dziada. Ten głośnik na razie i tak na końcu będzie w sumie lutowany, bo tylko przeszkadza ta obudowa. Gdyby był odpinany, już dawno by poleciał. Jeszcze się przyjrzymy. Teraz tak, nasze klawisze sobie idą tu, przez rezystory, wchodzą tam tunelami i to wszystko się tutaj w procku nam zamyka. Dobra, czyścimy. Ja sobie podłączyłem to już. Teraz tak, nie włączył się. Zasilanie włączone jest, 3.0. Dobra, jeszcze spróbujemy tak mu się pobawić. Trochę tą kasienką. A co ona nam tutaj? Ta zawleczka się obróciła. To z gniazda próbuję nam wypaść, ale dobra, weszła z powrotem. Coś tu chciało karę zrobić. Chodźmy. Czekajcie, żeby się nie zamotał, no właśnie. Sobie mogę wkładać taką tasiemkę do góry nogami, to na pewno będzie działać. Teraz jest ok, dobra. Zobaczymy, czy nam się załączy. Nie. Na to w D. Dobra, pobawimy się jeszcze. Nie, jest odłączone zasilanie, sorry, teraz dopiero będzie podłączone. Dobra, włączył się, bez klawisza sam się włączył. Wyłączyłem go, włączyłem go, wyłączyłem. Coś tu nie gra. Teraz tak, dobra, plus. Idzie, minus nie będzie, się będzie rozłączał, zobacz. Dobra, plus. Zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Dalej jest bomba. Ale już zaczęło funkcjonować jakby parę rzeczy niby. Mode nam chodzi. Tutaj też chodzi. Inpoint chodzi, wyłączanie chodzi, włączanie chodzi. Ale dobra, jak go wyłączę z zasilania jeszcze raz. I włożę. Jeszcze nie jest tak jak powinno być, bo widzę, że coś tu nie gra, ale spokojnie. No, włączył się nawet coś na nie. Włączę się, włączę. A taśma. Wyjmiemy taśmę. Jeżeli się wyłączy podczas wyciągania taśmy, nie wyłączył się. Włożymy taśmę. No i dobra. Czyli tak, menu. Mode. Dobra. Teraz tak. Idzie? Nie, wyłączę. Minus. Robi jakąś zwory jakby. Więc tu coś jeszcze się dzieje. Teraz minus idzie. Taśma jest uszkodzona. No, ewidentnie. Bo wygięłem tak w tym. Odpuściła teraz. I plus też będzie działał. Tak. Dobra. No, teraz chodzi. Menu chodzi. Przerzuca nam, dobra. Mode chodzi. Teraz się wyłączy, pewnie włączy się. Odpuściła ten. Klawisz trzymał minus. Ale minusem włączam, bo to tak nie może być. Zobaczcie, minusem go włączam. Ten minus gdzieś tam dociska. Ja wygnę jeszcze raz. Zobaczymy teraz, czy on będzie robił krzywdę. Nie, teraz. Teraz nie, o i chodzi. A jak przestanie chodzić, czyli jak teraz będzie wyłączał. Nie, teraz nie wyłącza, ale jak go tu gdzieś taśma gdzieś zbiera. No, te, zobaczcie, wyłączyło. Czyli wiemy ewidentnie. Dobra, jeszcze raz. Ale jazda. No, zobaczcie, ja tylko wygięłem i nawet nie muszę dotykać. Zobaczcie, go wyłączam tym taśmą. Czekajcie. Może mi się uda. Przytrzymam. Nie? No dobra, ale minusem? Nie, teraz minus chodzi. Zobaczcie, załapało. Ale tak nie może być. No to za chwilę załapało. Teraz go wyłącznikiem, wyłącznikiem włączę. Już widzę, że jest ewidentnie taśma. Ja pierdzielę, no masakra, co? Mode chodzi. Ale to nie tylko, ona się po prostu... No, już. Popatrzcie, już z powrotem. Widzicie? Minusem. Włączę go minusem? Ej, nie pstryka.
No, włączam go i włączam minusem. Dobra, wiemy, że jest taśma. Rozwalamy taśmę. Jest błąd w taśmie. Jak jest włączony, jest OK. Tu jeszcze coś zobaczymy. Spróbujemy tak. Tak. O, mamy. Bawi, sensitive, wolumen, czyli tu jest menu. Co tu będzie? Nic nie będzie. Na menu będzie. Tutaj jeszcze coś będzie. 6, 7, 8, 9. Tu menu zrzucamy. A tu mamy dodawanie. Tak, tutaj przechodzimy dodawanie. Odejmowanie będzie pewnie na dole, albo niekoniecznie razem z tym. Nie. Tak, i tu. Aj, czekajcie. Czy wyłączanie, włączanie. Może czasem nie wiem. 15, 16. A, tu jest, nie, tu jest plus, minus. A tu mamy włączanie, widzicie? Na tych dwóch. I teraz złapałem. Plus, minus. Jaki plus, minus, włączanie. Dobra, ale bez taśmy, widzicie, włącza się nam za każdym razem. Wyłączymy jeszcze. Wygląda mi to na taśmę, ale jeszcze chcę się upewnić. Widzicie, taką metodą prób i błędów. Najszybciej można nie rozdobyć. Miernikiem walczę. Za dużo naprawdę w życiu porobiłem rzeczy, żeby się upierać nad jednym. I tu mamy włącznik, włączamy, czyli elegancko chodzi. Spróbujemy go wyłączyć plusem i minusem. Nie, tu mieliśmy plus i minus. Pod plusem i minusem one ze sobą nie zwierają. Tutaj teraz będziemy dodawali plus. Sorry. Plusem i minusem. No dobrze, plus i minus mi się z prądem. Plus minus odejmujemy normalnie i on się nie wyłącza. I go wyłączymy normalnie. Czekajcie, bo ja nie wiem, tam z dotknąłem. Czekajcie. Jeszcze raz. Teraz. Czemu on się od nas włącza, jak go wyłączam? Może coś nie tak. Czekajcie. Muszę równo, bo ja tak pruszę trochę. Włączam, wyłączam, wyłączam, włączam. Coś tam mi się ręka drgnęła, wystarczy dwa razy, pykłem i po prostu i załapało. Ale jest ok chyba. Sama elektronika tak jakby nam teraz funkcjonuje. No widzicie, wcześniej się wydawało, że był błąd na elektronice. Może to czyszczenie troszeczkę też pomogło, ale dalej jest jeszcze coś. Dobra, wyłączam, włączam. Dalej się szybko bawię. Plus, minus. Plus. Nie, to jest minus, sorry. Minus. Tutaj co mamy na tym? Jakąś funkcję będziemy mieli? Nie. Tylko tam współpracuje z tym, dobra, tamte są od następnych sensitivity. Jeszcze raz się pobawię, minus. Sorry, plus. No chodź, bo nie dotykam. Tak na sztukę robi, dobra. I idzie normalnie. Szybko i tutaj teraz minus, szybko. Bezbłędnie. Dobra, nie ma błędu. Taśma robi syf, robimy taśmę, odłączam. Jestem z 99% pewny już, że taśma, nie? Zobaczcie. Chociaż wcześniej mi się to wyłączyło, ta elektronika, mówię, no ale przed myciem, przed praniem całym. Czyli elektroniki na razie nie ruszam. Uderzyłem coś tam, czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Czy on tu nie reaguje na jakieś delikatne takie właśnie... Czy tu coś... Nie, to pokazuje tylko sensitivity, dobra. Dobra, jest ok. Nie, myślałem, że po prostu w tryb jakiś wchodzi. No tak sama elektronika z siebie nie powinna wchodzić w tryb, tak żebyśmy wiedzieli, że coś uszkodzonego. Robimy tą taśmę, dobra, będziemy odklejać tą taśmę, no i tyle, no. Ja już pokazywałem, jak tu się odkleja, robi te taśmy, więc odpuszczam to, bo tu będzie trochę zabawy. A będę musiał na chwilę wyjść. O, już właśnie muszę wyjść, bo ktoś zrobił. Pod stronę szybki próbuję. Trochę. Naklejkę, dobra. Ogrzejemy. Ta ona by się kurwała, dobra. No jak najmniejszą karę chcę zrobić, nie? Ale czasami się nie da, widzicie. Bo jest głęboko, zobaczcie, widzicie, już to może być widać, jak to ładnie się wypycha. No bo z tej strony widzieliście, nie mogłem podejść, tak? No to z tej podchodzimy. Czasami podchodzą, no ale ta była mocno złapana. Chcę tak, żeby to... O, tu się nic nie urwało nam. Podgrzewamy. Czekajcie, żeby tych klawiszy nie uszkodzić tutaj nic. To robię pod kamerę właśnie, że tak jest. Dobra, to tych wajerów na razie nie będziemy potrzebowali. Ale one będą potrzebne później, na pewno. Czekajcie, gdzie jestem?
Tu nie jest, tak, tu oderwaliśmy. Dobra, to już nam odchodzi ładnie. Tu jeszcze podgrzejemy. Klawiatura do zrobienia jest całkowicie. Mam lakier ze srebrem, może będzie jak najmniej wyginania. W dwóch miejscach też dobrze właśnie. Ale się złapałem, dobra, nie, to nie może być. To się śpieszy, to się... Chcemy ten play wykorzystać później, to ja sobie łapię przez ten... przez plastik. Ej, co ty tu się włączyłeś? 150 lat. Nie ugotuj czasami. Tak. O, wszystkie sposoby trzeba. O, i teraz zobaczcie, płyn jak ładnie udowadnia. Nie wiem, czy będziecie widzieli, zobacz. Teraz już jak podchodzimy sobie, to... O, dużo płynu. Leci wszystko. Delikatnie, żeby tam nie urwać. Tam jest taśma, dobra. Teraz jeszcze sobie pobierzemy jeden. Tu mam taki do podkładania, ale... Dobra, tą podłożymy teraz. O, zobaczcie, już góra mi złapała. Hej, 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 hej. Podlewamy. Pięknie, dobra. Dobra, mnie będzie to wkurzało, a się śpieszę, bo muszę kogoś zawieźć i to jest taka gówno robota. Szybka odeszła. Ładnie. Klej tam jest podgrzany, żeby taśma wyszła. Nie uwierzysz nam taśmę. Ejdzie. Dobra, i mamy, zobaczcie. Ładnie jest odzyskane. Klej nie został zniszczony, on się tu klei. Ja to później jeszcze... O, ślad wam zostawiłem, żebyście zobaczyli, że jest klej. Fajnie. Na końcu jeszcze będziemy to poprawiać. Tu jest ta tasiemka nasza. Zobaczcie. Będziemy musieli to dopracować. Będziemy musieli ją zdjąć. Gdzie ona się to zbiera? Ścieżki, które są ze srebra, gdzieś któraś. Tutaj posługuję nożykiem chwilę. Większe szkło. No to jest takie. Dobra. Teraz tak. Może ja sobie tutaj to podkładam jeszcze troszeczkę. To będą mnie. Bym chciał ukarać te, a ja bym bardzo tego nie chciał. Czekajcie. Nawet z tym zrobię, dobra. Tu mam takie podkładki specjalne. Robimy z nich sobie taką, tak żeby tego kleju nie niszczyć tutaj. No i dalej nie będzie tak. Tak. O, tu też mogę odkleić, o widzicie? O, tu się złapałem, ale już za długi jest. To miało być do ściągania. Teraz tak. Tak. Dobra. I teraz się zajmiemy dopiero. To mogę uciąć tutaj ten kawałek. Za długi jest. Dobra. Tak, żeby za ten klej nie łapać, po prostu taki. Na razie jest ok. Tutaj tu nie mam wyjścia. Dobra, to na razie na bok. Spróbujemy tutaj jeszcze się rozwarstwić. Tak jest, widzicie. Muszę się pod tą naklejkę dostać. Nie jest to łatwe. Dobra, jesteśmy już tu. Już tutaj wszedłem, o, z jednej strony. Odłożyć muszę płynu trochę i będziemy starali się odklejać. Tak bym chciał, żeby te ścieżki się rozwaliły. Chodź tu. No i ten klej, żeby później kleił. A i pod naklejkę mi klejczyk. Będzie się rozwarstwiało. Dobra, żeby kary nie narobić jakimś plastikiem, trzeba robić dalej. Taka robota. Mocno tu zrobili, mocno. Słuchajcie, ja sobie to rozwarstwię powoli. I powiem, będzie chwilę patrzeć, muszę podgrzewać, no. Puszczę ten klej, ale dalej ja będę musiał podgrzewać. Teraz tak, jesteśmy pod tą naklejką. Pod samą tą nie muszę, muszę teraz tą. Tak podwójnie rozwarstwić, o ja. To będzie już rebus. Jesteśmy pomiędzy dwoma. O to mi chodziło, zobaczcie.
tu teraz. Teraz tu się wlewam. Mam już zaczęte to wszystko tak, jakbyśmy chcieli. Teraz dopiero będę musiał podgrzewać tu kończyć. Czekajcie. Weszłem pod pierwszą czy pod drugą? Teraz już muszę pod jedynkę wejść. Dobra, jesteśmy pod jedynką. No i tutaj będziemy rozwarstwiać. Są dwie taśmy ze sobą sklejone. Na jednej są jedne ścieżki, na drugiej drugie. No co, to się odkleja, no zobaczcie. To się odkleja, ale jak co do czego, to zaraz będzie się syf kleił. Czekajcie, muszę mocniej przykleić. O, już do tego będę się kleił. Dobra. Tu będę musiał to tak ściągać. No będzie ciężko. Ten klej to i tak będzie. Tu jeszcze raz nakładam z tego wnika. Teraz tak. Trochę temperatury. Słuchajcie, ja jednak wyłączam tą kamerę. Ja sobie to rozwarstwię. Później wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. To jest ciężki temat. Ja muszę to podgrzewać. Przyglądać. Spoko. Kawałek nie chcę popatrzeć, ale... Ja tu muszę się nachylać, przyglądać. Teraz tak. Następną tuż z tej strony. O, taki sobie robię. Ale ta mi się odklejała, żeby się odklejała. Tu nawet z tej mogę podgrzewać strony. Dobra. No jest to taka jednorazowa robota. Zrobili raz taśmę i tyle, no. Dobra, żeby nam się ścieżki nie odbywały. Muszę pilnować tego. Później to poprawię. Tutaj jak one nachodzą jedna na drugą, gdzieś tutaj się zwora robi. Dobra, wklejamy się dalej. Ej! Teraz tutaj łapię. O tak. I ciągnę dalej to wszystko. Teraz już będzie szło. Powiedzmy. Powinno. Tam dalej się wykleić gówno. Jeszcze jedna się przyda. Zobacz, co się dzieje. Teraz w tą stronę będę robił. Tak. Zobaczcie, jak to ładnie wchodzi teraz już. Temperatury dostało. Boję się, żeby tych ścierek nie pomyliłaś. Muszę się o tym zapierać. Już powinienem te kartki trochę przerzucić. Jak nie dacie te temperatury, to te srebrne ścieżki się poływają. Zobaczcie, jaka to jest taśma, jak to się mocno trzyma wszystko. Nie musi być temperatura. Płyn nie chce. Nie chce wchodzić, a rozpuszcza mi klej. Nie chciałbym po prostu, żeby nie rozpuszczał ten klej. Tyle. Dobra, teraz się łapię tu. Chodź. Ej, lisku. Teraz tak. Jeszcze jedno potrzebę. Gdzie są moje podkładki? Specjalnie je powycinałem do takich rzeczy. Co jakiś czas takie panele zostały. Dobra. Nie chodzisz czy nie wkurzasz? Ty chodzisz. To dobrze. Teraz tak. Tutaj dalej. No i jeszcze za blisko widzę. No tak już. Ale tak może być. Pogrzewamy chwilę. I... Schodzi. Dawaj. Tutaj się muszę dalej dokleić znowu. Odpadła mi lata. Taka papranina i to na szybkiego jeszcze widzicie robię cały czas. Szybko. Tutaj mamy, dobra. Teraz tak. No jak bliżej tutaj podkładam, to fajnie to schodzi. Teraz to gówno muszę przełożyć, bo mi zasłania. O, tak jak teraz. Tak bym sobie jakby tego robił nie na czas, bo mówię, ktoś mnie tu nabił. Dupę muszę komuś zawieść.
bo musimy z autobusem jechać. Wiesz jak to jest. Tego. Zobaczcie, tak ta siemka wygląda. Już jest zdjęta. Tutaj te ścieżki, one nachodzą jedne na drugie. I tutaj może się coś przywierać po prostu i się robi nam. Dlatego zwarcie. Jak wciskamy te klawisze. Dobra, spróbuję teraz jeszcze tak zrobić. Już mam wyjęte, no to co. Tutaj nie mamy żadnej dwory. To jest takie przerobione już te ścieżki. No, już prześwietlone są. Ja to będę musiał je trochę zmienić. To będę musiał, dobra, ale na razie miał je tutaj w ogóle. Na razie sprawdzę tak, dobra. Teraz tak spróbujemy. Czyli tak, podłączone jest? Nie jest podłączone. Podłączamy napięcie. Dobra, już tam się włączyło od napięcia samo. Będziemy się bawić tymi klawiszami teraz. Czyste tu mam w miarę. Czekajcie, jeszcze podłożę to. Kurde, czyli wszystko leci. Dobra, nawet nie... Teraz nie mam czasu. Nie podnoszę. Chodź tu. Tam pod spodem jest coś. Ale mam od tej strony przyklejone, dobra. To tu tą stronę musiałbym jakoś położyć. No tak zrobimy, będę się tak bawił, żeby zwarcie nie... Choć tu i tak zwarcie nie zrobię. Teraz tak, włącznik. Dobra, wyłączyło. Tak, tak ruszam tym może. Włączyło. I zobaczymy teraz nasz plus minus. Chodź tu. Czy coś się poprawiło? Wyłącza, widzicie? Muszę sprawdzić, gdzie te ścieżki idą. No i tutaj idzie nad tymi ścieżkami i może dotykać do tej, do tamtej. Będę musiał tą ścieżkę tutaj po prostu przeciąć i ją bezpośrednio połączyć tutaj. Ominąć tą całą procedurę tu. No, one gdzieś tu się zaczęły spotykać. Ktoś dociskał panel i po prostu się one zwarły. Czyli będę musiał ominąć, jak powiedziałem, tutaj to. To idzie nam do tej szerokiej. Nawet, o Jezu, tu idzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery ścieżki przechodzi. Pięć, sześć. O nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ścieżek przechodzi. Zanim dochodzi do swojej. Nie, to tutaj, mówię, tutaj nachodzi na ten. Muszę te wichajstry usunąć, tu odciąć i zrobić po swojemu od nowa. Nawet nie będę się łączył do przycisków, tylko tu je odizoluję. Tak, i tak zrobimy. Dobra, to będzie rzeźba, będę musiał tu na cewki po prostu podłączać się, pousuwać tutaj, poprzecinać. Poprzecinać będę musiał te ścieżki i tam połączyć. Dobra, robię. No co, mam wyjście? Czekajcie, jeszcze zobaczymy te klawisze, czy któreś z tych... Nie, tutaj chyba nam nie robiły szkody. Plus. Co to jest? No dobra, to nie chodzi. Sensitivity, tak? Plus był tutaj. Nie, to co to jest? Ja już teraz zwariowałem. Gdzie mam te nasze... A, sorry, tu mamy plus. Plus. A ten był naszym minusem. Na górze. No bo już zapomniałem, dobra. Minus teraz chodzi, ale zobaczcie, co któryś raz, widzicie? Wyłącza. A plus, dobra. Nawet włączymy tym plusem i minusem. Dotyka gdzieś do ścieżki od włącznika. Włączyło się. Jeszcze raz sprawdzam plus minus, chodź tu, plus, sam plus nas nie kara, sam plus ładnie wchodzi, on tutaj idzie, przechodzi tam przez raz, dwa, trzy, cztery, przez cztery, no, też przechodzi, ale tu jest ok. Jeszcze raz, żebym wiedział, który usuwać, tych nie usuwam, to są nasze sensitivity, one chodzą, tam pierdoły, te funkcje, tutaj, co tutaj jest? Pinpoint. Kolega pinpoint. Puszczam. Gotowy. Pinpoint. Puszczam. Gotowy. Dobra, teraz tutaj jest... Co mi chodzi? Dobra. I wyłączanie też nie ma problemu. Czyli pozbywam się tej jednej na pewno ścieżki. Jeszcze mógłbym sprawdzić. Dobra, już wiem czego szukać. Wyłączamy.
Z tym teraz tak, muszę się tu podłączyć miernikiem i zobaczyć, gdzie jest nasze poruszenie. Teraz tak, może jedną tylko usunę. Nie no, ta na pewno nie styka. To jest ta jedna. Tą jedną usunę, bo to jest ta. Ta właśnie, co pierwsza ją sprawdziłem, to ta robi karę. Czyli jesteśmy, mówię, w domku. Ale jeszcze, nie no, bo ta jest połączona z tą, tak? Czekajcie, włączymy wam na ten, możecie słyszeć, o, ta jest połączona z tą, więc ten klawisz plus też by robił jakieś zwarcie, gdybyśmy tam coś stykali, ale on nie robi. Czyli ta na pewno nas nie kara. Na logikę robię to, tak? A ta nas kara, ta co idzie tutaj. Gdzie ona tu chodzi? To jest ta trzecia. A, bo to są dwie wolne, w ogóle trzeba uważać. Ale jazda. Trzecia. No, ja wiem, że ty funkcjonujesz, tylko ty, dziaduwo, dotykasz się do jakiejś innej. Do włącznika gdzieś tu? Przebicie masz? Włączymy, zobaczymy, bo to może pokazywać troszeczkę inaczej. No, widzicie? Pół kilo ma przebicia. Z włącznikiem. To widać, tak? Przebija. To co ma tą piękną draga? Tutaj mamy 0. Tutaj plusie będziemy mieli 0, widzicie? Patrzcie, a tutaj... Pół kilo. No halo. Widzicie to na kamerze miernik? Widzicie. Także mamy rozwiązanie. Naprawimy sprzęt z tego wynika. Dobra, idę odwieźć tą dziewuchę, bo się popłaczę. I przyjadę i dokańczamy. Dobra, przygotowane już wszystko. Te ścieżki będziemy musieli zacząć robić. Jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Włączymy miernik na chwilę. Na pewno jest już wina panela. Tu sprawdziliśmy elektronikę, wyczyściliśmy. Sama już się tam nie załącza, nic się nie wyłącza, jak jest odłączone. Więc myślę, że tam się poprawiło, tylko tutaj jeszcze ten panel, oprócz tego coś zakłóca, jak widać było. Sprawdzimy na mierniku, tylko teraz tak. Tu mieliśmy tak, te... nie pamiętam, pół kilo to było? Nie z tym, tylko z tym mieliśmy zwarcie. Przebija nam ścieżka. Dobrze mówię, pół kilo ma. Teraz, żeby było jasne, trzeba wszystkie posprawdzać. Żebyśmy tutaj nie zrobili manewru takiego. Czy nam któraś nie przebija? Dobra, żadna nam nie przebija. Teraz tak. Jeszcze to sprawdzimy. Tu z tym nie było raczej, ale... Dobra, środki. Patrzyliśmy, teraz patrzymy boki. Boki, dobra, mniej więcej. Nie patrzę nawet, które gdzie idą. Dobra, nie mamy przebić. Czyli tak, tu ten bok też patrzyliśmy, nie mamy. Środek. Czyli tak naprawdę nam jedna przebija tu. No nie może być pół kilo, no jak, gdzie to się spotyka. Czyli tutaj, tak jak mówiłem, tu gdzieś w tych, pomiędzy ta ścieżka, która jest, usuniemy ją, odetniemy ją tutaj. Jeszcze sprawdziłem dlatego, czy z innymi ona gdzieś nie zbiera czasami. Przetarły się, tak oni robią delikatnie, że to się przetarło i tyle. Nie wiem, czy będzie widać. Po prostu to jest tylko nałożona jakby jedna na drugą, na lakier. Zamiast zrobić folię, jakby dali folię, puścili te ścieżki, no ale tak robią, jak robią. Przetarło się i zaczął się syf robić. Tutaj jeszcze będę musiał, nie wiem, czy będzie widać, te kropeczki takie, co widzicie. Kurwa, znowu, nieważne. Te kropeczki takie, co widzicie tam na końcu. Tutaj. Ja może latarkę bym wziął, może wam pokażę coś. One będą przebijać, czy nie? Nie wiem, czy to będzie widać. O, ta latarka za mocna. Tutaj dla... Może tak będzie widać? Ciężko. Dobra, nie pokażę wam, ja sobie to pod światło po prostu widzę, że one... Te kropki, które tu są... Dobra, ja wyłączę latarkę, bo wy nie będziecie tego widzieć i tak na kamerze. Ciężko jest oświetlić, bo kamera się po prostu przygotowuje do oświetlenia innego i niestety nie widać. Może tutaj będzie coś widać. O, widzicie takie na końcu? Takie jakby od tych blaszek tam, gdzie w gnieździe są. One są przerysowane i prześwitują na wylot, czyli są zniszczone. Je, ten odcinek, kawałeczek odetniemy też. Nawet już odetnę, żeby mieć to z głowy. Nożyczkami. Na końcu one mogą być. Czekajcie, muszę sobie ładnie to złapać. Nie chciałbym kary zrobić. To jest już zjechane, to jest śmietnik. O, teraz mamy nówkę sztukę, więc to jeszcze, nie wiem, czy będzie widać. O, to będzie długo na pewno jeszcze służyło. I teraz, no co, usuwamy tą ścieżkę.
Ja sobie to robię igiełką. Nie wiem, czy mam to wszystko tak pokazywać. No dobra. Tu ją gdzieś przerwiemy, najdalej jak można. Mógłbym na tym, ale nie, to odetniemy. Na tej plamce mógłbym się po sumie przymontować, tu obciąć. Dobra, zaraz obetniemy sobie ją tutaj. To jest dosyć gruby ten. Ja zrobię to jeszcze inaczej, żeby nie było. Zmyjemy po prostu tutaj ten lakier. On się nam powinien zmyć. Trzeba będzie troszeczkę potrzeć. Tutaj jest grubo zalakierowane, mogłem w innym miejscu. Dobra, niech ona się nawet złamie, ta wygałaczka. Zmyjemy, czy igłą będziemy się bawić. Zaraz zobaczymy. W tamtym miejscu będziemy robić, gdzie będziemy łączyć, będziemy robić wygałaczką. Tutaj mogłem igłą w sumie chyba. Nie, ale schodzi, bardzo delikatnie schodzi i to tak ma być. Muszę takie kółko robić, wytrzeć to. Tu już zeszło, tu już byśmy się połączyli praktycznie, ale jeszcze nie musiałbym już trzeć chyba. Nie, jeszcze delikatnie. Zetrzemy naprawdę ten lakier. O, ładnie jest. Ale ja to zawsze muszę poprawić, teraz to się spieprza. Nie, jest ok. Jeszcze troszeczkę minimalnie może. Drugą stroną teraz, żebyśmy na pewno mieli tutaj przejściówkę. Tu się połączymy. Dobra. Myślę, że jest ok. Sprawdzimy jeszcze przejście. Napizdlem w ogóle będzie lepiej. Aha, to jest ta, tak. Mamy przejście, więc będziemy mieli przy połączeniu. Czekajcie, muszę sprawdzić, ile tam mamy. Czteromy mamy. Czteromy. Dobra, niech sobie będzie. Zobaczcie, ja wam szybko pokażę, jak to wygląda. Widzicie, dostałem się do tego punktu. Teraz utnę tą ścieżkę, która nachodzi nam na te wszystkie i raz, dwa, trzy, cztery. Odetnę i tu ona później wchodzi w środek i pod spodem wychodzi dalej dopiero do tutaj chyba trzeciej, zaraz obliczymy to od końca ścieżki. Ja ją przerżnę tutaj, żeby ona nie miała styku już dalej, tylko tu nas interesuje ta końcówka. Tu ją przetnę. O, bardzo fajnie. Nawet tak, żeby na pewno nic nie było. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Dobra, tu już przetarłem. Płyn nam się skończył. Pyk, tutaj, żeby nic nie korodowało. Zobaczcie. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Chyba będziecie widzieli. O, jest przecięta. Czyli tu mamy punkt i tak samo przetnę na ścieżce. Ominiemy ją, tak? Bo robi nam zwarcie do włącznika i robi straszne zakłócenia, więc tu ją sprzężnę tak. Ona idzie nam do... Żebym się nie pomylił. Ona idzie nam tutaj. Tu wchodzi na wylot do tej. Czyli ona jest pierwsza tutaj. Jeszcze się upewnię. Nie chcę błędu, bo to jeden błąd wystarczy, który za wcześnie uciąłem, ale sprawdźmy. O, i teraz będzie mi karało, czy nie? Czekajcie. Tu już muszę na opór wejść. Trochę za bardzo zdarłem ten lakier tam już. Czekajcie, która to jest. No, to nie jest... Tak, hopsa. Czekajcie, ona idzie tu. Tu wchodzi, no to jest ta pierwsza, więc to jest ta. Teraz ją znajdziemy, spokojnie. Nie chcę tam za dużo szaleć. Jest, dobra, ona tu idzie, już nie będę szalał. Czyli to jest ta nasza, dobra. Czyli to jest ta pierwsza od tej strony. Jeśli nie przyciskaj gazek za mocno, bo zepsujesz, dobra. Tutaj, teraz igiełką się dostaniemy. No właśnie, jesteśmy od tej strony. Tu jest zabezpieczony taśmą, będę musiał, chyba żebym tu się dostał, tu mogę to zetrzeć, ten lakier, czy oni nakleili taśmę? Nie. Jeszcze muszę przyjrzeć się, to jest warstwa tylko lakieru raczej. Czyli ją tutaj się połączymy z nią, przerżnę tą pierwszą, tak co wchodzi, tutaj ją. No przerżę, robię ją tym samym sposobem. Żeby nie uszkodzić, bo to jest lakier srebrny, bardzo łatwo te ścieżki zmiażdżyć i później się nie będę do czego dolutować. Znaczy nie dolutować, dokleić. Ja to będę specjalnym lakierem przyklejał ze srebrem. Bo inaczej to tutaj się nie da przylutować, no to niestety to są takie warstwy. Niektórzy grafitem mogą robić, ale grafit to jest lipa.
Srebro to jest srebro. Nie wiem, to nie będzie to samo grafitem. Mogłoby być za dużo opory, mogłoby wyjść. Tutaj jest nam potrzeba, żeby to było idealnie. Zobaczę, czy to jest... Czy nie fisiuje tu na jakiejś taśmie? Nie, no tutaj przeżynęliśmy, to tutaj też musimy dojść. No jest taka to zabawa żmudna. O, już mi schodzi ten lakier, dobry. Tylko jeszcze się pobawić troszeczkę muszę. Mógłbym tą benzyną ekstrakcyjną, ale nie chcę przedobrzyć, bo benzyna mi zmarze srebro, a ja muszę to po prostu mieć moment, żeby się gdzieś tam dokleić później. Czekajcie, muszę włamać. Żeby nie przedobrzyć. Tak. Ładnie nam to schodzi. Dobra. Już mamy dojście. Już mi się to widzi powoli. Tak, i tutaj sobie puścimy ścieżkę cewką. Przetniemy oczywiście tam na końcu, tak jak samo jak w tym miejscu. Muszę mieć po prostu dostęp do srebra, bo to jest, mówię, zalakierowane. Inaczej, jakbym tutaj tego nie oczyścił, to się nie dostanę. Ten sam numer zrobiłem. Także tu mamy tą ścieżkę, zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać. O, ona już tutaj jest odsłonięta. Tu ją przetnę teraz igiełką, tak samo jak tam, więc dobra, to śmieci do śmieci. Tu ją przerżniemy, żeby nie miała kontaktu po prostu już i nie robiła nam zwarcia na naszą elektronikę. Takim stylkiem. Dobra, jest to ładnie. Ten odcinek jest, dobra, jest zizolowany. Jeszcze mamy resztkę płynu. Troszeczkę można przeczyścić dla upewnienia się, że jest wszystko gites. Jest to ładnie zrobione. Dobra. Mamy dwa punkty. Ostatni raz pokażę jeszcze. Jeden tutaj, drugi tutaj. Omijamy tą całą ścieżkę, która wchodzi tam w głąb i karbidy robi. Ona nawet pod spodem tam jeszcze może być przebicia. Tam jest chyba z 8 połączeń. Olać to. Teraz jak mamy tak zrobione, bierzemy sobie nasz... Tego nie będziecie już widzieć chyba raczej. Ciekawi mnie pod kamerę. No coś tam widać. To jest bardzo cieniutki włosek. Jak najcieńszym, dlatego żeby nam się górki tu nie robiły. I ten włosek, jeśli tutaj urżniemy go powiedzmy, ale to do tego będę potrzebował nowy nożyk. Tamten jednak nie, tamten jest, nie nadaje się do takich rzeczy. Nowy nożyk weźmiemy, ostatni tutaj z tego, ale to nie koniec, jeszcze pakiet jest, spokojnie. Ja się mogę przydać do czegoś innego później. I teraz tak, utniemy sobie go powiedzmy tu. Ej. Tak cieniutkie, że się nawet ledwo nie chce się uciąć. Możemy sobie już to odbezpieczyć gdzieś troszeczkę. Końcówek, samą końcówkę musimy naskrobać. O, ładnie jest skrobana już. Ona tutaj, ale z dwóch stron zrobię, żeby do lakieru się ładnie tam przyczepiła i miała swoją przewodność. Dobra. Tu jest ok już. Nie zobaczycie tego na pewno. Teraz tak. Jedną mamy końcówkę. Dobra, zaczynamy akcję. Mam przygotowane też. Takie docięte. Musiałem dociąć, bo znaczy nie skończyły się mi, ale tamte mam do czegoś innego. Te takie krzywe to do kleju sobie weźmiemy, żeby nam tu się nie karało na stoliku. I teraz tak, wykałaczka się tutaj jeszcze tam przyda. Kładziemy sobie kropelkę. I teraz tak, tak jak mówiłem, zaczynamy od której? Tu może zaczniemy od tej strony. Puścimy się tak, jak ścieżka szła normalnie, tak samo. Gdzie ja mam moją końcówkę obrobioną? No, to jest też. Nie, to jest ta tutaj. Od którejś muszę zacząć. Dobra, zaczynam od tej strony. I teraz tak. Tutaj pierw normalnie puścimy tak, jak ścieżka szła, tak? Spasowane. Bierzemy wykałaczkę. Ej, ty wykałaczka. Do dupy już jesteś. Bierzemy następną. Nową. Kropeleczka malutka na ten. Tak, żeby. Może inaczej, ja zacznę to tak, bo widzę, że tutaj. Tak, tak zrobimy. I dajemy kropkę na ten. Za mało. Dajemy taką kropeczkę na ten, żeby tylko punkt odniesienia był. Dotąd mamy. Dobra, jedno jest. Delikatnie naciągamy. Nie wiem, czy to widzicie. Ja tutaj mam okulary, muszę tak trochę patrzeć pod Was. Dajemy w kolejnym miejscu na zgięciu. Puszczamy także,
żebyśmy wiedzieli później, żeby ktoś nawet jak będzie po nas chciał tutaj kombinować, zanurzącą się drugą kolejną tutaj damy, to żeby miał punkt odniesienia. Naciągamy znowu, ten nie za krótki, żeby kabelek, o, czyli tak, kolejne miejsce, tutaj też łapiemy, możemy sobie dobić nawet ten drucik, choć prostujemy, metoda, o, pięknie to wygląda już teraz, naciągamy, tu do takich punktów zwrotnych, mógłbym to dalej robić, ale ja to robię, można być profeska idzie tutaj, teraz, ej, już uciekaj mi tu w rudzie, ej, no nie schnie ten kolej tak jeszcze szybko, muszę sobie zabezpieczyć tak, tu zegniemy, mówię, to będzie profesjonalnie teraz, robię tak, żeby idealnie szło po ścieżce, muszę puścić, trzyma się już delikatnie, cewka, o, trochę za wcześnie. O, za wcześnie, Kazek, za wcześnie zrobiłeś. I go pokazuję i chcę. No, jest super glue. Tak ma się prowadzić, jakby tędy ta ścieżka po prostu odtworzona szła, ale ona idzie już po górze, więc czekajcie. Trochę karbić się tu nam chce zrobić. Czekaj, muszę poczekać. Szybko to robię. Mniej więcej po środku. Żebyśmy... Dobra, poczekamy chwilę. Coś się nie chce kleić. Co jest z tobą, dziadu? No i tu już jesteśmy. Tu już nawet możemy zacząć powoli. Tam to utniemy. Skończę na tym i tam zagnę. Dobra, chyba już mogę. Mówię, ten klej trzyma słabo trochę coś. Niemiecki. Super glue. Dobra, mamy cię tu. Jeszcze trochę tutaj damy więcej. O. No, za dużo się. Zebrać trzeba trochę. Ej, tam mi na ten czasami. Cholero, nie wyjdź. Czekajcie, muszę taki myk. Chociaż nie musiałbym, ale za długo będzie schło. Ściągnę to po prostu kawałkami papieru. No dobra. I teraz tutaj wytrzemy tą wykałaczkę i poprawimy. Bardzo ładnie. Takie wyprowadzenie. Zobaczcie. Pociągnąłem tą ścieżkę. Nie wiem, czy tam wy widzicie. Widzicie chyba. Idealnie jest pociągnięta po tym tutaj pasku, który był. Teraz utniemy ją. Mogę igłą ciąć. Ja nieraz igłą ciąłem końców, tylko chwilę bym zaczekał jeszcze. Nie, no dobra, zrobimy. Ej ty. Igłą wtedy muszę przycisnąć, tylko żebym nie spieprzył czegoś. O, już zeszła. Właśnie uciąłem ją, widzieliście igiełką. I teraz tutaj też tą końcówkę mamy. Kałaczką może. Ta już się nadaje. O, ona nam się tutaj uciekła. Ta już się nadaje do smontowania pod naszym padem. Pięknie nastrojona jest tu na ten. Tu dociskamy paruchami. Choć tu jeszcze masz być na środku. Pięknie. Zobaczcie. Łapiemy sobie, żeby tą nasza ta ceweczka była na środku tego pada. Co, sorry, nie widzicie. Ej, choć tu zła postrość. O, no widzicie teraz na środku tego pada. Nie wiem, czy tam widać. Dobra, powiedzmy, że widać coś. I wtedy jak zalejemy lakierem, to będzie igła, nie? Tutaj musimy też już nie nożykiem, tylko musimy zeskrobać ten lakier. Tak. To wszystko pod okularami. Dobra. Żeby też na mnie pękło, muszę uważać. No i ta ścieżka już jest na ścieżce tej. Teraz bierzemy tutaj ten klej, żeby nie karał. O, to jeszcze można by było go dać na lakier, ale dobra. Na tym mogę robić. Chyba nie spapram się tym klejem. Dobra, odkręcamy nasz lakier. Co on tutaj się zasyfił tak? Chodź tutaj. Ej, blisku.
Teraz tu nie karaj. Bierzemy kolejną igłę, gdzie ona była ta mniejsza. No to prawie taka sama. Dobra, może być mniejsza też. I powoli. No właśnie, za szybko. Bierzemy kuleczkę z naszego lakieru. O, taką ciupkę. I ładujemy. Pierw może tutaj zrobimy. Na naszą tutaj miejscóweczkę. Muszę rozetrzeć. Nie, no jest ładnie, tylko żeby jeszcze było lepiej. O, jedna jest. Teraz druga będzie. No tam, żebym się nie połączył czasami. Bo... Ale tutaj zrobimy troszeczkę cieńsza. Musi być, o cholera. Tak dam. Nie, to może też być taki pas w sumie. Nie musi być cieńsza. Czego to będziemy skrywać? Dobra, mamy. Pokażę wam na mokro. Zobaczcie. Takie dwa punkty zrobiłem. Teraz to jeszcze nie będzie przewodzić. Musi to zostać podgrzane. Ja to zostawię w ogóle, żeby wyschło. Sorry, odkładam ten lakier, bo on drogi jest w cholerę. To nie jest zabawa. Za 2 zł. Dobrze. Typowo ja go w telefonie używałem komórkowej tak samo. Mam swoje te patenciki. Teraz tak. No 300 stopni najlepiej. Nie, nie, nie. To schodzimy. Ustawimy sobie dyszę na szeroki najlepiej. Chociaż tak, żeby tej taśmy nie przegrzać. Nie ma co szaleć, bo to jest plastikowa. Możemy stówką powoli sobie starać się podgrzewać. Nawet powietrze mniejsze. Trochę tak podsuszymy. Ten lakier będzie się rozchodził. Później ja go wytrę. Zobaczcie, on już się płaski. On ma się zrobić płaski. Ja to później zetrę, żeby nie było połączenia. Boję się. Mógłbym tak zostawić. Cholera. Sam jest to sobie. Żeby naturalnie wysechł. Czekajcie, jak go od tej strony zacznę. Może... wiać, bo wtedy muszę uważać, żeby ta taśma się nie wygięła. Ona no jest plastikowa, żeby ona nam tu nie zaczęła fisiować. Powoli muszę grzać, żeby się to po prostu ten lakier nie ukarał. Nie rozszedł i nie włączył mi tych ścieżek. Trochę dużo dałem celowo, może jak się da za mało, to później też to łączy, nie łączy. On dopiero złapie przewodność, jak zostanie podgrzany odpowiednio, wyschnie. Już tutaj widzę, o, łapie swoje takie gabaryty, kształty. Teraz trochę tą stronę. Nie przesadzam z tą folią, żeby tu nie zrobić większego karbidu. Tym bardziej, żeby te się nawet nie rozpuścił. Setkę mam ustawioną, to setka. Ale ładnie się łapie tam. Muszę patrzeć, żeby czasami mi nie przeszło na tę zasaną ścieżkę. To są te... Tutaj wrócić, co dałem, to jest cewka bardzo cienka. A widzieliście, bo zapomniałem. No. Ja mam tego wszystkiego od cholery takich przygotowanych różnych grubości cewek. Wyciągałem kiedyś z jakichś telewizorów, nie telewizorów, więc mam takich zwoi różnych. No to nie wiem, to jest z czego nawet to. Znaczy nie z telewizora, no ale z czegoś, z jakiejś elektroniki. Dobra. Już widzieliście mniej więcej, jak to wygląda. To musi zostać, wysnąć. Ja sobie dosuszę to do końca, wam pokażę później, jak już to będzie zrobione. To już pokażę wam tylko, jak to się ściąga już ładnie. Czekajcie. Nie wiem, czy widzicie. Już się te plamki ściągnęły. Ja dodałem celowo je trochę większe, bo tutaj nie mam jakichś zwarcia. Są takie małe mikro, jak w wyświetlaczach robiłem, na przykład tych OLEDach, czy tam jakieś innych ścieżki. To jest masakrator, nie? Zależy jak leży. Ja zostawiam to, odkładam. To musi naprawdę długi czas posnąć. Bo teraz mogę spróbować, ale... On chyba jeszcze nie będzie przewodził. On dopiero po wyschnięciu, dopiero będziemy mieli jazdę. Ale spróbuję. Może już po podgrzaniu coś tam się dziać. No już mamy przejście. Pięknie. 20 ohm mamy już. Już zaczyna przewodzić. I teraz sprawdzamy między tą ścieżką. Widzicie? Mamy 0. Tu mieliśmy to zwarcie, tak? Ominęliśmy tą śmierdzącą ścieżkę. Usunęliśmy ją z naszego układu, można powiedzieć. Dobra, z naszej tasiemki. O, już pięknie sobie wyschnie, ja sobie odkładam. Widzimy się za jakiś czas. Dobra, wyschło to chyba już wszystko ładnie tak jak powinno, ale musimy zrobić test. Tutaj sobie obczyściłem szybko wcześniej już, ale dobra. Przygotowane jest to. Czyli tak, włożymy tą tasiemkę. Zrobimy taki test jeszcze przed samym tym. Kurde, tu wyświetlacz wyczyściłem. Nie chciałem sobie tego pobrudzić. Zrobimy taki test przed samym tym, już no bo co, muszę włączyć
przykleję to wszystko, się okaże, że jednak jeszcze coś na płycie leży. Tak, dobra, 3 volta, nie. 3. To znam. Piątek się kręci, dobra. Wypuszczyłem. Dobra, włączył się sam. Po włożeniu baterii, można powiedzieć. Spróbujemy go wyłączyć. Wyłączył się. Teraz spróbujemy go włączyć. Włącza się. I teraz nasze funkcje wszystkie posprawdzamy. Czyli tak. Pierwsza. 20, 19, 18. Czyli, tak jak mówię, 15, 14, 13, 12, 10, 9, dobra. Plus. Idzie. Tutaj te funkcje obok. Sensitivity, volume, wszystko idzie. Dobra. Mówię przed samym tym, czy... Dobra, to jest cewka. Czyli tak. Dobra. Jeszcze raz. Czyli pinpoint nam chodzi. Tu mamy menu drugie po prawej stronie. Custom, tam pierdoły. No słuchajcie, no to nie wiem, czy tam widzicie. Widać na ekranie? No widać, że chodzi. Dobra. No i wyłączymy go. Wyłączyłem. I teraz znowu go włączymy. Elegancko, nie? Mistrz jest tylko jeden, zobaczcie. I teraz tak, minus. Ej, chodź tu. Nie styka mi, tak, dobra. Potem ta pęceta pod kątem. Ale ogólnie chodzi. I plus. Mniej więcej. Jeszcze raz minus. A widzicie, już nie rozłącza mi tego całego sprzętu. No dobra. Czyli można powiedzieć, żeby funkcjonowało, ale jeszcze wyłączę. Teraz tak, wyłączymy go z zasilania. Czy się problem nie... Ale widzę, że chyba problem już zniknął. Tutaj pruszyło pomiędzy tym, to zwarcie robiło zakłócenie na procesor. No, on się włącza od razu po włożeniu jakby baterii. Czyli to jest norma u niego. Wyłączamy go. Włączamy jeszcze raz, co nie dotknąłem. Włącza się. Kurde, już się wystraszyłem przez moment. Ej ty, że się nie włączy wcale. Czekajcie, bo ja tu nie dotykam. O, teraz na palcu to lepiej. Wyłączam, jeszcze raz włączam, wyłączam. Włączam. Nie no, chodzi. Dobra, składamy naszą tasiemkę. Wyciągnę sobie zasilanie. Tu odczepimy. Dobra, żeby czegoś nie spalić, bo jest fajnie wszystko porobione. Okularki zakładam i jedziemy z koksem. Gdzie jest to? Dobra, tutaj. Teraz tak. Pokażę Wam jeszcze raz, jak zrobiłem ładnie. Tu jest ta ścieżka puszczona, tak. Co widzieliście, to ładnie nam już wyschło. Zaraz to przylepimy na taśmę. Tak, żeby nam się to trzymało. Nie wiem, czy już nie odczepiać się. Tą stronę już będę odklejał. Podgrzać bym mógł. Jeszcze podgrzeję, wiecie co, bo się boję. Żeby nam to coś nie wypadło. Zaraz złapało się. Ej, zobaczcie, jakie złośliwstwo. Leci mi elektronika, ty. No ej, dlatego ja to do góry kładę. Ale zahaczyłem, tam są moje przewody. Już chciała ukarać. Jak nie z jednej, jak nie z lewej, to z prawej cię atakuje. Złośliwe gówno. Dobra, penseta jest niepotrzebna. Czekajcie, sobie wrzucę na razie. Którą będziemy pierwszą kleić stronę? Tą, dobra, to tą warstwę odrzucę. Tu od naszej właśnie, pierwszą tą złapiemy od naszej tej, od naszej roboty całej. Ładnie to wyschło, naprawdę. Także, czekajcie. Grzałem przecież, no co jest? Dobra, muszę tu się posilić tym podgrzewaniem. Bo coś nie chce. Nie chce nam ta taśma normalnie. Tak się przykleiła do tego mojego. Zobaczcie, jak się przykleiła. Ja pierdzielę. Nie chcę tego złamać. Dobra. I mojej całej roboty. Tak aż złapałaś. No co ty? Serio? Czyli tam nie ma już mojej roboty. Dobra. A tu już nas nie ukarasz. Dobra. Tu cię mamy. Teraz to też będzie trzeba zdjąć. Ja już to tak ściągam. Nie będę się tu pierdzielił z tym. Najważniejsze jest zrobione. Czekajcie, tu mamy ten. To wyrzucam. O, i spadło gówno i tak. Kupę z tym. Dobrze, że jest odłączone, dlatego specjalnie odłączam. Szkoda tylko, że spadło, bo nie będę musiał znowu czyścić. Dobra. W dupę z tym naprawdę. To już jest złośliwość przedmiotów martwych. Blaszki poukładałem wcześniej, dokładnie wszystkie. Jakiś kurde włosek. Wynoś się stąd. Cały czas kary. O, taśma nam się podgrzała i takie brzydkie te
Jak się to chciało zrobić? Bez pęcety, tak muszę to ustawić. Jesteśmy w domu? Tak. Dokładnie, jest ładnie, dobra. Och, tak ładnie. Tak dokładnie. Kurwa, zwariowałem już. Dobra. No nie muszę tego robić, ale... W sumie bez sensu. Na blaszkach jest czysto, tu jest czysto. Nie muszę, naprawdę nie muszę. No dobra. Ach, no właśnie, ale zobaczcie, że sypie, jeszcze tutaj nie wyczyściłem, to też trzeba wyczyścić, żeby każdy taki, no, będzie szło i tak, no, kiedyś tam ten piasek, ale chociaż trochę, już jest ładnie, to ma być ładnie, jeszcze bardziej ładnie, tak, dokładnie, nieporadnie, nie, no jest to beauty. Tu mamy ten klej. Czy ją przepuścić przez ten klej? Nie, urwiemy go, wyrzucimy go do śmietnika. W dupę z tym klejem. Po co nam ten klej? Do czego? Teraz tak, żeby było jasne. Tu się ładujemy. Aha, to nie do końca muszę pościągać na klejki, widzicie? A tu ładnie one schodzą, zobaczcie. Tam złapało, tylko tak. Oczywiście taśma, no. Niby ten sam klej, a jednak nie. Tak, tutaj. Dobra, mamy ładne. Zobaczcie, nie widać, że tam nawet jest drucik z drugiej strony. Puściłem po ścieżkach, widzieliście? I schował się za tymi oryginalnymi. Jak ktoś rozbierze, to nawet nie będzie widział, że taśma jest zrobiona. No, ale jest. Ale jest dobrze zrobiona. I możecie mi uwierzyć, że wiem co mówię. Aha, zobaczcie. Nic tu nie będzie odstawało. Pięknie. Czujecie to? To jest zrobione? Dobra, później sobie to poprawiamy. Przyciski chodzą. Pięknie, pięknie, pięknie. Tutaj nie ma co szaleć, żeby spieprzyć naszej całej roboty. Odkładam na razie na bok. Syf. Chodź tu, gnoju. Srany. Co za gówno, no. O, patrzę, jeszcze wyświetlacz by pękł, to już w ogóle by była siuba. Nie, no tutaj jest miękkie, dlatego podłoże mam specjalnie, w razie czego, jakby coś miało spaść. To nie uszkodzi. Nie, nawet by się to nic nie ukazało, ale to też troszeczkę zawsze. Jak go wyczyściłem, on wcześniej był upieprzony. Tutaj coś mamy. Nie wiem, czy to tak ma... Nie, nie, tak nie ma być. Myślałem, że to jest już wcześniej jakieś uszkodzenie ekranu, ale to nie jest. Chodź tu. Oczyścimy cię tak. Żebyś już nigdy nie karał, dziadzie, obsrany. Za wcześnie chyba znowu z tym czyszczeniem. Zapomniałem o naszym głośniczku. To teraz tak, jakbym tu go wlutował, mogę od tej strony go też wlutować. Ale zrobimy tak, żeby był oryginalny. Plus był na dole. Nie mam takiej dobrej pamięci, napisałem sobie na naklejce, żebyście nie myśleli, że jestem kozak taki. W międzyczasie jeszcze inne rzeczy robiłem, także jak to schnął ten klej, więc aż taki kozak nie byłem. Mogę zapisać, nie będę mówił, że wszystko pamiętam, jak tyle rzeczy naprawiam, robię. Coś odstawię, to później frana nie będę palił. Tu nawet jakbym podłączył plus minus odwrotnie, to się nic nie stanie, ale chcę, żeby to było dobrze. Czekajcie, od tej strony. Tą stronę lutujemy tylko. Czyli tak, tam mieliśmy plus na dole, tak? Widzicie, już nie pamiętam. Minus u góry, od strony wyświetlacza, plus na dole. Muszę tutaj podgrzać. Już jesteś? Jeszcze nie. A i jeszcze coś ciekawego. I czekajcie, bo jeszcze jedną rzecz. No właśnie. Nie, odłączyłem się. Dobra, już się bałem, że nie odłączyłem przewodów zasilania. Zaraz to wszystko muszę podlutowywać i będziemy mieli z głowy. Może pierwszy bluza. Grzej się. Deszczu. Dobra, ładnie cię lutowaliśmy. Można powiedzieć, że jesteś na miejscu. Tutaj też grzankę muszę zrobić.
Dawaj. Nie rób już kary, ile można. Gówno zasrane, no. I tak udowodniłem, że zrobiłem, mam to w dupie. Chciał ukarać, a nie ukara nas. O, jest pięknie, ładnie. Jeszcze możemy, żeby nie było, zrobić to bardziej profesjonalnie. Jest pięknie. Jak fabrycznie. Dobra, składamy. Aha, a sramy. Zasilanie możemy podłączać. Tutaj mogę zostawić te luty. One są dosyć spore, chociaż nie, tak nie zostawimy. No i się naczyściłem wyświetlacz. Nie, tak nie zostaw. Wiem, że to jest, nic nie ma wpływu na tą naprawę w ogóle teraz to, co ja robię, ale taki kurwa jestem, co mam zrobić. Ściągam to. Nie było, to nie będzie. Może być takie wcześniej. Chodź tu. Trochę ściągniemy tej ceny. Później poddamy. Dobra, teraz lekko dodam. Ale to już tej małej. Czekajcie. Może tu się podjarać. No. Jedno robię, a drugie. Tak, dokładnie. Nawet takie gówno nie będzie tutaj nas. Zobaczcie, fabrykę mu robi normalnie i tak. Ja, niech jedzie z koksem. Facet sprzeda nawet kiedyś, ktoś rozbierze, powie, ty, niegrzebany, ale fajnie. A tu gówno, prawda. Grzebany, tylko ładnie. Tak. Aj. Teraz już można zostawić to w pokoju. Czekajcie. No już końcówka. Chcę wam pokazać, że nie jestem gnojem, nie? Jak robię, to zacieram ślady po sobie. Ale tutaj też wytrę. I co? I co tu lutował? Nikt nie lutował. Zobaczcie. Teraz jeszcze ekran muszę wyczyścić. Widzicie? Pyk! Tak było. I tutaj zobaczcie te piny. Cyk. I tutaj ten też. Tak było. Jest jak było. Pierw muszę się na to dostać. Czy tam zrobimy? Dobra. Tę siemkę później wkręcę. Pierw zatrzasnę te gówna. Czekajcie, jeszcze spojrzę. Oby na pewno. Dobra, teraz mogę się już składać. Głośniczek tak, żeby kabelki tam szły jak powinny. Plus mieliśmy na dole. Mamy tak jak trzeba. O, i te gniazda zasrane. No, tutaj ono sobie wchodzi. Ale nie tak szybko. No to jeszcze. No. No co jest? Pierwsze gniazdo, tak? Z tego nie złożę. Ej. Jaja. Pierwsze co? To gniazdo będzie pierw. I to pod kątem tam jakoś wejdzie. Ale jaja, co? Czy tak mam wkładać? Czekajcie, bo nie. A, bo to jest ta gąbka. Ta gąbka daje nam możliwość wsunięcia. Tej gumy nie ma. Wyjęliśmy. No to o co tu kamany jeszcze? Wygląda, jakbym tą pierwszą część miał włożyć. Tą i tą przekręcić. I powinna wejść. No tam już wyszliśmy. Tak, i tak jest. I tu też wyszliśmy. I ten zatrzask tam gdzieś. A, uszczelka nam jeszcze ukarała tutaj, ale już wraca z powrotem na swoje miejsce. Ten zatrzask mnie interesuje, gdzie on był, po której? Po tej stronie ją mamy. Chodź tu. Ej, brudna pęceta. Tak. O, założyłem. Teraz jest to fabrycznie, bym powiedział, nawet jak należy. Dobra, pecetan, a niech należy. Słuchajcie, i co teraz? Co teraz powinienem zrobić? Wytrzeć ten zasrany wyświetlacz. Już go, nie wiem, 10 raz chyba wycieram. Teraz go na niego napluję i w ogóle będzie. Ej, szybko bym dotknął. Chodź tu, Lisku. Teraz nam tu... Nie pierdolę, czasami śrubki te dwie zostały. Czekajcie, co tu mamy za śrubki? Bo
Nie chcę motać. A co od tego? To są od sztycy. A ta trzecia. A, bo to są od tego, od tyłu. I te są dwie od tej sztycy, którą odkręciłem. Dobra. Mówię. Nie pamiętam, nie będę kłamał, które gdzie były. Wsuwamy tą tyczunię. Widzieliście, jak ją ładnie. Znaczy tą nasienkę, jaką ładnie tam zrobiłem. Teraz to będzie łączyło za każdym razem, bo mogło też nawet nie łączyć czasami. Zobaczcie, wpięte fajnie. Dmuchamy jeszcze raz. Ale długa ta taśma jest. No i dobrze, ona taka miała być właśnie, żeby w razie czego ktoś zawsze jeszcze mógł ją skrócić. Zobaczcie, nie ukarałem. Widzicie, taśma jest dosyć spora, długa. Daje się to elegancko naprawiać. Później jeszcze. Tylko ja muszę ją do środka wgiąć. Żeby ona się mi tu nie przytrzasnęła na tej gumce. Bo to będzie nieskazane. Tak. Czekajcie. To od słuchawek. Tą zatyczkę. Ona tylko tutaj nam wejdzie, tak? Dobra, tu już mogę ją... A, bo to będzie na sztyc. Dobra, ale już weszła, to już nie chcę dać. No słuchajcie, bardziej mnie ta taśma interesuje, żeby ona tutaj... No jest kawałek skrócony, teraz jest... O! Na miejsce swoje, ale ładnie weszła. Nie wiem, czy widzicie? Tam wlazła do środka. Super. Mega jestem. Ej, wyłączamy prąd. Nikt nam za to nie odda. Zobaczmy teraz, jak to się trzyma. Ty, no jest ok. Uważam, że jest to... Czekajcie, już czerwka weszła na miejsce. Weszła. Chcę, żeby miał dobrze. Dobra, jest ok. Skręcamy. I robimy... Test jeszcze ostateczny. Już cewka na chwilę podłącza. Tutaj cewka nic nie miała wspólnego. To całkowicie inne ustrojstwo. Popełniłem błąd z tymi śrubkami, bo powinienem na magnes lecieć. Nie poleciały i... Mogłoby się zgubić, nie? Dobra. Gdzie mi tu lecisz? Śrubokiem pierwsze z tym. Dobra. Skręcamy to przez odwrotność. Raz. Dupy nie urywa. Raz. Kolejny się naprawił. Ach to. Sam się naprawił, widzieliście to? Nic nie musiałem tam nawet w ogóle grzebać w nim. No skręciłem, ty. Działa. Muszę był dobry od początku, tylko mi się coś pomieszało. Nie wiem, sam już. No widzicie. Niepotrzebnie go rozkręcałem. Żartuję. Gnoja, żeśmy zrobili. Teraz jeszcze tak. Raz. Dwa. Trzy. Się naskręcałem. I tasiemki nie dawałem tutaj zabezpieczającej, bo ona do dupy jest niepotrzebna. Szczerze? Coś wam powiem. W dupę z tym. Żartowałem. To nieraz tak jest, zobaczcie. Się nacieszyłem, kurde, zawsze tak jest. Ajajajajajaj. Wiem, że mogłem to olać, osrać. Tak, wiem. Wiem, że każdy powie, co za dureń, po co on to rozkręca jeszcze? Po co tą tabletę na tą wilgoć, po co tą trepkę on tam chce wsadzić? Tyle się namęczył, nie mógł włożyć tej taśmy, włożył. Wiecie po co? Po to, było jak należy, jak ta lala. I teraz wracamy do tego. Dobra, damy mu tą naklejkę też. Gdyby miał, jak była. I włożymy mu tą sól do środka. Nieraz miałem tak, że zapomniałem pod bateriami czy czegoś. Włożmy, ja pierdyle, dobra. Teraz tak to trzeba podłożyć. Żeby to się złapało do taśmy, bo to ma troszeczkę tak jakby przed wysunięciem niby chronić. To tam gówno chroni. Ale niech będzie była, to niech będzie. Ekran już nie będę zaczyścił. I tą torebkę wpierdzielimy gdzieś tu do środka. Tutaj przy cewce. Żeby ona sobie zżerała te zakłócenia tam jakieś na niby. Tu tak o. Tutaj koło tasiemki. Patrzę głębiej. Teraz tasiemkę wsuniemy tam za torebkę. Pięknie gra i bucz. Tu jest zapięta spinka. Jeszcze spojrzymy pod spód.
Tak, jest ok. Zaginamy. No i co? Składamy. Sami widzicie, no. Nie jest łatwo. Tak sobie się śmieję, wam powiem, ale już mam nerwy, już mnie denerwuje ten sprzęt. 100 razy jeszcze by go zbierał? Nie, ale taśma ładnie weszła. Tylko tutaj już uszczelkę sprawdzę jeszcze. Dobra, skręcamy świra już. Tym razem wszystko włożyłem. Wszystko. Nie, no nie można być, widzicie, gnojem, jak... Mogę film skasować, tak? Przecież nikt by tego nie widział, tak? Nie muszę wcale go na YouTube dawać, to naprawdę. No kurde, co? Jak? Nie mam sumienia, żeby mnie włożyć torebki. A ja bym nie chciał, żeby mi ktoś nie włożył. Jakbym miał w środku, to ma wszystko wracać do tam, gdzie było i tyle. A co mi to tam, minutę zajęło więcej? No dobra, 5 minut może. Ale będę najmniej miał satysfakcję, że jak ktoś to skręci, to nie będzie na mnie pieprzył bzdur. Czegoś tam nie było albo coś. Wszystko musi wracać. Nic tu nie zostaje, żadne śrubki na stole. Czasami mam tak, że mi mało, nieraz śrubka jakaś spadła od telefonu i ja szukałem pół dnia, żeby tylko skręcić ten magnesem. Chodziłem i znalazłem i wkręciłem. Jak nie miałem takiej, oczywiście drugie, nie? No nieraz było tam jakiś iPhone, czy coś się robiło. Słuchajcie, dobra, koniec. Wkładam naszą baterię. No już widzieliście, czekaj, odwrotnie, długo nagrałem ją, wkładam, dobra, wkładamy, tak, ja już na pewniaka widzieliście, że działa, ale złożyć trzeba, tak, do końca. Ej, no wciśnij się, dziadówo, ty. Teraz ładnie będzie, o, teraz ładnie, pyk. O, już się włączył, bo włożenie baterii od razu, zobaczcie, to co mówiłem, patrzcie, wyłączyłem go, włączam i teraz tak. No już, dobra, już, menu, plus... Zobaczcie, jak pięknie. Od nowa. Głośność. Minus, tak samo na minus cały czas wchodzimy. Pięknie. Menu przerzuca. Tu z boku, zobaczcie. Modę, tak samo przerzuca. Pinpointer wszedł. Jeszcze raz pinpointer wszedł. Power wyłączamy. Wszystko działa. Jeszcze cewkę tylko podłożę. Tą jego brudną. Tak, nie myję go. Taki w dupie mam. Wysłał taką, kurze, aż strach na stół kłaść, to kawałek sztyc jeszcze mam, jeszcze muszę tam później dokręcić tą resztę, taką dał, to taką oddaję. Akurat na farta mam, że nie musiałem tej cewki zastranej robić, nie na sukową się czyszczę, ale tutaj jest za dużo błota, dlatego nie będę jej czyścił. To nie, ja czyszczę to, co mam w naprawie, dobra, na podłączonym, podłączyłem już, nie będę się podniecał, patrzcie. Gra i buczy. Wszystko. Sprzęcik naprawiony. No to wiadomo, można się poprawić menu. Sensitivity. Trochę mu zejdziemy, żeby nie było. Nawet dużo mu zejdziemy. Bo na stole to może być, ale zobaczcie teraz. Modę. Pip, pip. Wszystko chodzi. No co, wyłączamy. Ja tu ruszam tym gównem, nie? Ej, chodź tu, menu. Za dużo sensitivity, ale tak mam dwójkę, trójkę mu damy. Jest pięknie. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. I do następnego.